Hej dziewczyny, dzisiaj taki krótszy filmik i sposób dotyczący korektora i suchej skóry pod oczami. Ja pokazywałam Wam już ten patent w rolce na Instagramie, ale tutaj oczywiście da się pokazać więcej i lepiej. I tak jak mówiłam, to jest patent dla tych z Was, które mają albo z natury po prostu bardzo suchą i cienką skórę pod oczami, albo ta suchość może pojawiła się w efekcie jakiejś nieprawidłowej pielęgnacji. Może korektory, których używacie, jakoś Wam nie podchodzą, może to jeszcze nie jest to, a może taki efekt obserwujecie zawsze, niezależnie od pielęgnacji, niezależnie od korektora, który stosujecie, a wyglądać to może tak, że po prostu pod koniec dnia ta skóra pod oczami, pod korektorem, po tych wielu godzinach wygląda po prostu jak zmaltretowana sucha chusteczka albo kawałek kartki i po prostu wieczorem naprawdę żałujecie, że w ogóle cokolwiek na nią nakładałyście. Jeśli to jest Wasz problem, to faktycznie jest na to pewne rozwiązanie i to rozwiązanie takie bardzo proste, z którym ja się jeszcze nie spotkałam, przynajmniej nie widziałam, żeby ktoś to robił. Najpierw produkty, albo może raczej typ produktu, bo to nie muszą być dokładnie te, które Wam pokażę, ale one faktycznie posiadają jedną bardzo ważną cechę, mianowicie lepkość. Ja do tego patentu najbardziej lubię używać serum z Unika, to jest albo Black Snail, to serum ze śluzem ślimaka, albo też świetne ich propolisowe serum, albo, to już zupełnie inny produkt, ta maska na noc Holika i to jest chyba Canola, tak, to jest moja wersja Canola, tamtych wersji jest parę, ale ja użyłam akurat tej. Cechą, która łączy wszystkie te produkty i generalnie wiele produktów azjatyckiej pielęgnacji jest lepkość i to o tą lepkość właśnie nam chodzi. To jest coś, co będzie zabezpieczało troszeczkę naszą skórę pod korektorem przed jakby wysychaniem. Pierwsze kroki tego triku są bardzo klasyczne, ponieważ oczywiście zaczynamy od naszego kremu pod oczy, to może być produkt bardziej bogaty, jeśli akurat czujemy taką potrzebę, to może być coś zawierającego jakieś oleje, masło i tak dalej. Tutaj nie musimy się powstrzymywać przed takimi elementami składów. Potem przechodzimy do korektora i ja zobaczyłam, że tak naprawdę ten patent sprawdza się z większością korektorów, jakie stosowałam, ale oczywiście Wy będziecie musiały sprawdzić, jak dokładnie jest z Waszym. Działa na takich zasychających korektorach, ale powiedziałabym, że najlepsze jest jednak na takich produktach półzastygających, ewentualnie nie do końca zastygających. I po wklepaniu tego naszego korektora pod oczy czekamy ewentualnie, aż on troszeczkę podeschnie i nie pudrujemy go. Dziewczyny, które mają suchą skórę pod oczami, pewnie bardzo suchą skórę pod oczami, pewnie i tak unikają tego kroku i nie za bardzo za nim przepadają. Oczywiście pudry są różne, nie wszystkie muszą działać tak bardzo wysuszająco i to dużo też zależy od kremu, który stosujemy pod korektor. Ale jednak tutaj tego pudru będziemy w tym wypadku unikać i no tak jak mówiłam, to jest też patent dla dziewczyn, które mają bardzo suchą skórę. I ten efekt glow, jaki uzyskamy zaraz, nie będzie im przeszkadzał. Więc po podeschnięciu korektora na niego dopiero nakładamy niewielką ilość naszego lepkiego serum. Ja mówię tutaj o niewielkiej ilości, natomiast zwykle to jest po prostu tyle, ile jestem w stanie nabrać opuszkiem palca. I to jest taka ilość, którą rozcieram delikatnie na korektorze pod okiem. Leciutko wklepuję, tak żeby też nie poruszyć za bardzo tego produktu, ale to się najczęściej nie dzieje, bo na przykład to serum z Unika, serum ze ślimakiem jest też takie bardzo śliskie i ono śliska się bardziej po tym korektorze niż jakoś się z nim miesza, to też jest super. I to serum ja sobie po prostu pod oczami zostawiam. Ono troszeczkę podsycha, troszeczkę jakby się z nim łączy, natomiast faktycznie czuję cały dzień, że tworzy taką jakby ochronną warstwę i faktycznie dziewczyny, różnica jest u mnie ogromna, bez względu na upały, na jakąś klimatyzację i tak dalej, zauważyłam, że ta skóra pod oczami po prostu tak się nie przesusza. Mało tego, co jest kontrintuicyjne troszeczkę, ale również korektor nie zbiera mi się tak w załamaniach, ponieważ jakaś ta lepka konsystencja produktu jakoś tak działa z tymi korektorami, że one po prostu tak nie migrują, tylko po prostu zostają jakby w swoim miejscu. Wydaje mi się, że to właśnie chodzi o tą lepkość, co jest naprawdę fajne. I ta skóra pod oczami wygląda cały dzień naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Korektor wygląda też ekstra. Natomiast jeśli zależy nam na jakimś jeszcze mocniejszym ukryciu, albo stwierdzimy, że chcemy dokonać jakiejś poprawki, to też bez problemu możemy na ten produkt dodać jeszcze trochę korektora. Ja na przykład bardzo lubię na serum dołożyć jeszcze dosłownie paroma dotknięciami jakiś produkt bardziej krojący, albo nawet trochę tłusty i o dziwo to się wszystko naprawdę ze sobą świetnie łączy i bardzo, bardzo ładnie trzyma. Ja też eksperymentowałam i nakładałam na ten miks jeszcze niewielkiej ilości pudru, natomiast dla mnie to już jakoś jest za dużo i to jest
akurat jeśli chodzi o moją skórę, już taki krok niepotrzebny. Jestem bardzo ciekawa, czy ten trik też się u Was spisze. Myślę, że jeśli macie suchą skórę pod oczami, to pewnie jakąś formę eksperymentów z tego rodzaju takimi właśnie lepkimi azjatyckimi produktami pod oczami możecie docenić i myślę, że taki trik ma szansę się u Was sprawdzić, ale koniecznie dajcie mi znać. Ja już się z Wami żegnam, dziękuję jeszcze za uwagę i buziaczki.